Witam, moi drodzy. To jest chyba idealna koszulka, która mogła być do tego filmiku. Idealnie dopasowana. Dzisiaj rozmawiamy z wami o diecie wegańskiej, wegetariańskiej, w sporcie i nie tylko. Lecimy! Chciałabym najpierw opowiedzieć wam swoją historię. Ja byłam 4-5 lat temu przekonana, święcie przekonana, że wegetarianizm, wegaństwo jest po prostu modą. Że to jest po prostu modne, dlatego wszyscy to robią, zwłaszcza dziewczyny. Ja pamiętam, jak moje przyjaciółki powiedziały mi, że nagle przestają jeść mięso, ja tak: co? O, co wy w ogóle mówicie? Przecież mięso to mięśnie, to siła, to energia, jak możecie nie jeść mięsa? I strasznie się kłóciłam, byłam tak uparta, tak strasznie uparta, masakrycznie. Ja się kłóciłam po prostu z nimi, ja nie chciałam je słuchać, ja nie chciałam nic czytać na ten temat, ja byłam na 100% przekonana, że bez mięśni nie da się po prostu nawet żyć, nie wiem, że będzie brakować aminokwasów, że będzie brakować witamin. O, byłam głupia, powiem wam, że byłam bardzo głupia. Dziewczyny wtedy przestawały jeść mięso, też nie ze względu na to, że to szkodzi zdrowiu, tylko że było im szkoda zwierzątek, to pamiętam na pewno. Ja przestałam jeść mięso, zaczęłam się nad tym zastanawiać, jak obejrzałam jeden dokument na Netflixie i ten dokument, co mnie w ogóle przekonało, to, że był oparty na badaniach, dużo lekarzy na ten temat się wypowiadało, dużo było faktów, którym nie można było zaprzeczyć. Więc wtedy sobie pomyślałam, faktycznie, kurde, no to jest przemysł, na tym zarabiają strasznie dużo pieniędzy, no i co nam powiedzą, że mięso jest złe i nie będą na tym zarabiać? Oj nie, oj nie. Spróbowałam jeść mięsa i powiem wam, że moja sylwetka się wcale nie zmieniła, nie straciłam masę mięśniową, wręcz na odwrót. Wyglądałam dużo lepiej, czułam się dużo lepiej, miałam dużo więcej energii i minęło ponad 2 lata, jak już nie jem mięsa. Nie nazywam się wegetarianką, ponieważ mam do mięsa taki stosunek mniej więcej jak do słodyczy, do fast foodów, czyli nie mam tego w domu, nie jem tego na co dzień, nie gotuję tego, ale gdzieś wychodzę na miasto czy do znajomych, to mogę sobie na to pozwolić, jeżeli mi coś smakuje. To była moja historia, króciutka, mam nadzieję, że króciutka. Teraz porozmawiamy o tym, co było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, czyli w Cesarstwie Rzymskim. Pamiętacie tych gladiatorów? Tych dużych, ogromnych, olbrzymych, silnych mężczyzn? Oni mieli dietę wegańską, dietę roślinną. Gladiatorzy, ogromni mężczyźni, najsilniejsi mężczyźni, pierwsi profesjonalni wojownicy, mieli dietę roślinną. Mylimy się, moi drodzy, mylimy się co do tego, że mięso i białko daje nam energię. Węglowodany i tylko i wyłącznie węglowodany dają nam energię w formie glikogenu, który magazynujemy w mięśniach. Jeżeli poświęcamy kalorie z węglowodanów na rzecz kalorii z białek, doprowadzamy do ciągłego wyczerpywania się nagromadzonego glikogenu. A jakie są tego rezultaty? Ciągłe zmęczenie i brak energii, moi drodzy. A więc skąd się wzięło przekonanie, że mięso daje nam energię? W XIX wieku słynny niemiecki chemik Liebig, nie wiem czy dobrze czytam po niemiecku, wysnuł teorię, że siła mięśni zależy od białek zwierzęcych, a wegetarianie nie są zdolni do długotrwałego wysiłku. Poglądy Liebiga stały się tak powszechne, że zainspirowały zalecenie Departamentu Rolnictwa USA.
zanim nauka udowodniła fałszywość tych wierzeń, udowodniając, że mięśnie napędzane są głównie węglowodanami, które znajdują się w roślinach, było już troszeczkę za późno. Jak myślisz, skąd pochodzi białko, które spożywasz w steku albo w hamburgerze? Takiej odpowiedzi się nie spodziewasz. Nie z krowy, tylko z roślin, które zjada krowa. Krowy, kurczaki, świnie są tylko i wyłącznie pośrednikami. Największe badania porównujące poziom odżywienia u mięsożerców i wegan wykazało, że przeciętny weganin dostarcza sobie wystarczającej ilości białka, a nawet o 70% więcej. Nawet mięsożercy pozyskują połowę białek z roślin. Z roślin. Sportowcy oczywiście potrzebują dużo więcej białka niż przeciętny człowiek. I robią niestety największy błąd, czyli chcą spożyć jak najwięcej mięsa. Ale jeżeli zamienimy produkty mięsne na produkty roślinne z tą samą ilością kalorii, dostarczymy dużo więcej białka niż z mięsem, by zbudować masę mięśniową. Stop, stop, stop. Tylko proszę tutaj mi nie krzyczeć, nie pisać w komentarzach, że a co z aminokwasami? Przecież białka roślinne nie zawierają wszystkich aminokwasów, co białka zwierzęce. Moi drodzy, białka roślinne zawierają wszystkie potrzebne nam aminokwasy. Chodzi tylko i wyłącznie o ilość. Badania wykazały, że nie ma żadnego znaczenia na wpływ siły i masy mięśni pochodzenia aminokwasów. Ważna tylko i wyłącznie ilość. O nadciśnieniu, chorobach serca, nadwadze. Chyba nie muszę wam o tym mówić, prawda? I tak o tym dobrze wiecie. Chciałabym wam przedstawić trzy fakty, które udowodniają, że nasze ciało jest przystosowane do diety roślinnej. Numer 1. Mamy dłuższy mamy dłuższy układ trawienny niż mięsożercy, co pozwala nam na trawienie roślin i błonnika, które zajmuje dużo więcej czasu. Numer 2. Nasze ciało nie produkuje witaminy C, natomiast witaminę C znajdziemy w wielu owocach i warzywach. Fakt, że nie produkujemy witaminy C, udowadnia, że jesteśmy tak bardzo zależni od roślin. Numer 3. Nasz mózg łaknie glukozy. To niezwykle wybredny organ, który w zasadzie pobiera energię tylko i wyłącznie z glukozy. W mięsie jej raczej nie znajdziemy. Witamina B12. Niestety tej witaminy nie dostarczymy jedząc mięsa, ani nie dostarczymy jedząc rośliny. Kiedyś, przed hodowlą przemysłową, mogliśmy i my, i zwierzęta sobie dostarczyć razem z owocami czy warzywami, jedząc z resztkami ziemi albo pijąc ze źródeł. Ta witamina pochodzi z bakterii, które teraz niestety zabijają pestycydy, antybiotyki, więc teraz, w dzisiejszych czasach, możemy dostarczyć tylko i wyłącznie w sposób suplementacyjny. Tak w przypadku wegetarian, tak i w przypadku mięsożerców. Szukając informacji na dzisiejszy filmik, natknęłam się na bardzo ciekawy fakt, o którym nie mogłam wam po prostu nie opowiedzieć. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, może ktoś z was o tym wie, ale dla mnie to był taki mały szok, zaskoczenie, że papierosy reklamowali sportowcy. Są zdjęcia, są normalnie zdjęcia, filmy, gdzie sportowcy jeżdżąc na rowerze palą, nie wiem, grają w piłkę z papierosem, coś robią z papierosem w buzi, że to... I mówiono o tym, że papierosy są zdrowe. Teraz, jak komuś powiecie, że o tym, że papierosy są zdrowe, to po prostu pokręci tu. Nie? Pokręci palcem u głowy, po prostu powie, no co ty gadasz, o czym ty mówisz? Przecież to powoduje raka i wiele innych chorób. I zauważcie, co się zaczęło dziać po tym.
sportowcy zaczęli reklamować fast foody, Burger King, McDonald's. To jest nonsens. Wiemy, że fast foody są złe. Wiemy, że papierosy są złe, ale wykorzystują sportowców, żeby powiedzieć nam, że to jest dobre, kupujcie to. Kupujcie mięso, kupujcie papierosy. I wy po tym wszystkim wierzycie mediom? Wierzycie reklamie? Wierzycie, że mięso jest zdrowe? Naprawdę? Przecież oni na tym zarabiają i to ogromne pieniądze. Nikt wam nie powie, że mięso jest złe w reklamie, w telewizji. Nikt. Red Bull, Björn, wszystko reklamują sportowcy. To jest sam cukier, sama chemia. Niestety. Ostatnie zdanie chciałabym wam przeczytać, bo chciałabym to powiedzieć ładnie i słowo w słowo, jak tu jest napisane. Istnieje masa dowodów łączących produkty zwierzęce z wieloma najczęstszymi chorobami śmiertelnymi. Wytwórcy mięsa, nabiału i jaj opłacają własne badania mające obalać rzetelne dowody. Ukrywają jednak swój udział w tych badaniach. Weganin Scott Jurek, jeden z najlepszych ultramaratończyków w historii. Australijski pływak, czterokrotny złoty medalista olimpijski. Weganin. Lekkoatleta Edwis Moses, dwukrotny złoty medalista olimpijski. Weganin. Carl Lewis, 9 złotych medali, przeszedł na weganizm i w wieku 30 lat pobił wszystkie swoje rekordy. Morgan Mitchell, dwukrotna mistrzyni Australii w biegu na 400 metrów. Doc Bauscht, 8-krotna amerykańska mistrzyni kolarstwa i 2-krotna złota medalistka igrzysk panamerykańskich. Kendrick Faris, sztangista, weganin, pobił 2 amerykańskie rekordy. Patrick Babuyana, jeden z najsilniejszych ludzi na świecie, weganin. Nate Diaz, bokser, weganin, który pobił McGregora. Brian Jennings, bokser, weganin. Lucius Smith, był obrońca w NFL, od 10 lat jest na diecie wegańskiej, w tej chwili ma 60 lat. Arnold Schwarzenegger, 69 lat, od kilku lat jest na diecie roślinnej. Nimai Delgado, kulturysta, weganin. Misza Janiec, kulturysta, weganin.